Ala Tokonesera to jest pełny program kulturalny praktycznie codziennie przez całe wakacje. Zaczynamy we wtorek kinem. To jest kino Konesera, mamy plenerowe kino, można przyjść, zrelaksować, posiedzieć. W środę mamy literackie środy, mamy spotkania z autorami, można spotkać swojego ulubionego autora, porozmawiać z nim, posłuchać jak jego książka się tworzyła, no i oczywiście wziąć autograf, co ja też robię. Czwartki są jazzowe, w czwartki już zaczynamy troszeczkę muzycznie i spokojnie, ale muzycznie i to jest jazz, dobry jazz. Piątek to już jest koncert. Piątek jest głośniejszy koncert. Sobota to jest DJ i jest trochę głośniej. A niedziela już się bardzo wyciszamy i wchodzimy w ten taki klimat wyciszeniowy z muzyką klasyczną, ale naprawdę to jest pięknie w takiej scenerii słuchać muzyki klasycznej i śpiewaków klasycznych. Wszystkie wydarzenia są za darmo, więc chcemy, żeby ten plac żył, żeby tu się wszystko działo, żeby były koncerty. Ściągamy fajnych artystów. I wszystko jest za darmo, więc czego chcieć więcej, tylko przyjeżdżać na tą stronę Wisły. Oprócz tego, że mamy Lato Konesera i koncerty, mamy też atrakcje takie na co dzień. Lubimy aktywizować ludzi, na przykład do sportu. W każdy poniedziałek mamy zumbę na placu, mamy jogę w czwartki, mamy tango na placu Konesera, gdzie można sobie przyjść z partnerem lub samemu i potańczyć. Mamy trening funkcjonalny, na który ja chodzę zawsze we wtorki. No oprócz tego dla miłośników sztuki też znajdzie się dużo fajnych i ciekawych rzeczy. Mnóstwo wystaw, sklepy ze sztuką. Każdy weekend jest tworzona na zewnątrz, oczywiście jeśli pogoda pozwoli, strefa dla dzieciaków. I od 12 do 17 są cały czas atrakcje dla dzieci. Wtedy można się zrelaksować czy na koncercie, czy też w jednej z naszych restauracji, czy przejść do pasażu naszego Konesera. Mamy też dużo wystaw. Więc tu się dzieje. W lecie Konesera ja na pewno nie przegapię Misi Furtak, Arka Jakubiaka, czyli doktora Misio i jeszcze Rebeka. To są na pewno takie musty, na które przyjdę. To są koncertowe piątki. Czwartki też jazzowe są totalnie moje. Jestem początkującą koneserką jazzu i tutaj czekam bardzo na błoto. To jest ostatni chyba nasz weekend, który gramy. No i oczywiście na literackie środy. Tutaj są bardzo ciekawe spotkania z ludźmi bardzo mądrymi i myślę, że tam na pewno będzie. Można to moje tu i teraz. Ze specjalną dedykacją dla Warszawy kochającej Trójmiasto, Dobra Fala z Kasią Figurą i Sarsą. To taki utwór niosący powiew Bałtyku. Thank you.